No, gdzieś tam przycisnąć nas do klatki, czy tam do lin ringu. Natomiast dublinowski Patryk to jest także doświadczony zawodnik, wychowanek AKS Białogard, wicemistrz Europy. I on walczył w przeszłości dla klubu bydgoskiego. Bo walczył dla nas w lidze kilka lat temu. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. To są już zawodnicy bardzo silni, ale zachowujący szybkość. 86 kg to jest ta kategoria, ale proszę spojrzeć, co za siła i jaka dynamika akcji. Robert trochę za agresywnie na twarz i zostaje upewniany przez sędziego. Traci pierwsze punkty. Dwa punkty dla Roberta, dla Patryka. Kolejne dwa punkty. I jeszcze dwa. No nie ma sposobu, jeszcze dwa. No. Wyjście za matę, ratuje go Roberta przed wykulaniem, tak można powiedzieć. No Patryk zorientował się, że może bardzo łatwo przeprowadzić akcję po akcji, wykorzystał to, nie miał pomysłu Robert Świerblewski na wyjście z tej sytuacji, a właściwie jedynym wyjściem to było wyjście poza matę. No i musi atakować. Robert bardzo chce zrobić dobry wynik, stara się, próba, ale traci dwa punkty. Próba rzutu. I rozpoczynamy znowu na środku maty. Minęło niespełna dwie minuty i mamy niestety koniec walki. 0 do 12. Dla zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego, Patryka Dublinowskiego. No cóż, na początku wydawało się, że są szanse wyrównane. Potem ta seria akcji dwupunktowych sprawiła, że no, odskoczył trochę Patryk Dublinowski.